A, to jest chyba to bestia z gwiazdą. A, to jest ta bestia, którą chciałem. Dzień dobry, tu Lizal, dziś zagramy w God of War. Dobra. No cóż. No niestety w nagranym odcinku oczywiście, no przypadkowo zabiliśmy dzika, nieświadomie oczywiście, no kurde, nie wiedzieliśmy o tym, że ten dzik jest istotny dla pewnej osoby. No więc teraz wszyscy już oczywiście rzeszuszkę, więc ratujemy zwierzę. Rzeszucha, dobrze. Masz czerwony korzeń? Chłopiec go szuka. Może przydałaby mu się pomoc. Proszę, bez obu składników maść nie zadziała. No dobra, musimy niestety. Znaleźć naszego chłopca. Możesz mi pomóc? Nie mogę go wyrwać. O! Nieźle przyczepiony. Może tym. Upuściłem go? Kiedy goniłeś dzika. Co się ze mną dzieje? Gdybym zgubił go... Zgubiłeś. Będę go teraz lepiej pilnował. No. No będziemy lepiej pilnowali. Wracamy do naszej czarownicy. Czyli przeżyje. Tak. Więc wyruszamy. Chwilę. Chcę wam podziękować. Chcesz spokoju? Ten znak ukryje was przed... tymi, którzy będą chcieli wam przeszkodzić. Emily. Pod domem znajduje się przejście, którym bezpiecznie wyjdziecie z lasu. Idźcie ścieżką w dół, a potem w stronę światła. Spotkamy się jeszcze? Jeśli będziecie tego chcieli. A teraz ruszajcie. Chodź, chłopcze. Okej, okay. Tu pierwotnie miałem skończyć oczywiście te... A, kombat. Skorzystajcie z łodzi. Czekaj. Weź to. Ułatwi ci to odnajdywanie drogi i podróżowanie po świecie. Zawsze poprowadzi cię do celu. No właśnie, to jest oczywiście pierwotne zakończenie tego odcinka, ale ostatecznie... No wiadomo. Dobra, słyszę. Kurde, co to? Ja już nie mam tych kosy. No. Tu jest jeszcze. Zmory. Mama mi o nich mówiła. Czy
myśli naprawdę istnieją. Z mody? Tak, wywołują koszmary. Albo nimi są. Nie pamiętam. Już jej nie spytam. No, co my tu mamy jeszcze? No! Talizman witalności. Okej. Okay. Tutaj oczywiście dużo odkryliśmy. Może nie dużo. No ale idziemy właśnie tu. Teraz szybko dotrzemy do góry. Nie wierzę, że tu jestem i robię te wszystkie rzeczy. Myślałem, że nigdy nie opuszczę naszego lasu. Albo nawet własnego łóżka. Twoja choroba to nie twoja wina. Wiem. Chodzi mi o to, że to jest super. To jest góra. Jesteśmy tak blisko. Wpływamy na morską wodę. Skąd wiesz? Nie czujesz tego? Jeśli tak pachnie morze, to strasznie cuchnie. Okej, będziemy sobie oczywiście pływać i pływać. Spójrz tam, to tor. Jezioro. Tak, nie sądziłem, że słuchałeś, gdy mama mówiła o Bogu. Rzadko. Czy mówiła o jakimś, który nie czuł bólu? O, brzmi jak Baldur. Baldur? Bóg Asów, syn Odyna i Frigi. Odyn jest królem. Tak jest. Czemu pytasz? Widzę runy na jego piersi, ale nie mogę ich odczytać. To specjalnie oczywiście przesunę ci tak, abyś mógł odczytać. Ja i moja jazda w tym boku po lewej. Teraz możesz odczytać. Napisano, poświęć swą broń na środku zbiornika, a przebudzisz kołyskę świata. Znaczy, mamy wrzucić broń do wody? Dla ciebie to nie będzie problem. Zrobisz to? O, tam się ci. Co to jest? A, to jest chyba to bestia z miasta. A, to jest ta bestia, którą chyba... Czekaj, tam w oddali jest wrak statku, widzisz? I ten posąg Tora, tylko teraz widać znacznie więcej. Woda opadła, gdy wąż się podniósł. A, dlatego tam nie było tej plaży, widzisz? A tam jest góra, spójrz, ten budynek prowadzi od podnóża do Złotej Świątyni.
to wszystko było pod wodą. Z wyjątkiem posągu. To dobrze, nie? Jest nawet dok. Tam, obok flagi. No, biała flaga. Symbol poddania się. Będziemy do doku, prawda? Będziemy pierwszymi od dawna, którzy po nim chodzili. Znasz tego węża? Jest jednym z gigantów. Jest tak wielki, że oplata cały świat i pożera własny ogon. Bez przesady. No nie wiem. Wyglądał na ogromnego. Zaznaczono toki. To jest droga do góry? Na to wygląda. Nie, jeśli to nie brodaty gór i jego szczenia. Mam tu dla was coś fajnego. Bro? Ale jak ty... Nie, twój zasrany interes. A teraz właśnie mam coś dla was. Tylko nie próbujcie czaić się na moje miejsce. Byłem tu pierwszy. Dobra. Jak myślisz, czego chcę? Zakleć nam na nerwach. Gdy rozejdzie się wieść o moim sklepie, ludzie będą tu walić jak szaleni. Będą zabijać, żeby tylko rzucić okiem na moje towary. Zobaczycie, wszędzie ci się tak śpieszy. Ja tak, ty nagle musisz wejść na ladę sklepową, a ja... O, ten kupię coś. Widzicie te kamienie? Dzięki kluczowi Yggdrasilu możecie otworzyć magiczne wrota do gałęzi drzewa świata. To skrót między światami. Jeśli się na takie natkniecie, będziecie mogli tu szybko powrócić. Ale działają w jedną stronę. Tylko tu i nigdzie indziej. No i pamiętajcie, nigdy, przenigdy, pod żadnym pozorem nie myślcie zeskakiwać ze ścieżki. Chyba, że chcecie umrzeć. Nie, raczej tego nie chcemy. Co chcesz, młody? Hajsu nie mam. A, lepsze. Z zaklęcia. Runy szczęście. Powodzenia w szlachtowaniu. Uda się, uwierzę. Lista! Proszę. Skoro jesteśmy już przy nim. Okej. Już powiecie od... Można by powiedzieć, że już mamy trochę więcej elementów. Rzecz jasna, względem oczywiście, że ropa jest rozpędna. Idziemy naprzód. Co to jest? Róg. To jego koniec. Możemy zawąć? Nie wiedząc, co się stanie? Zazwyczaj wciskamy każdy przycisk i szarpiemy za wszystkie dźwignie. Możemy przewidzieć, co się stanie. To coś zupełnie innego. Musisz nabrać dobrych nawyków. Czyli co? Widziałem. Jednak dmiemy w róg. Nie. Sprawdzamy twoją determinację. Jestem zdeterminowany. Nawet bardzo. No cóż.
Aha, Arteus. Zaawansowana walka. Leć z tym koksem. Uwaga! Możliwe, że ta wieża doprowadzi nas do góry. Gotów. Nie znam tych ruin. Jak znajdziemy się, to na pewno to odgryzę. Nie da jeszcze okradać. Wieża strasznicza. Zastanawiam się, co to jest. Aha, to była wybuchowa baza? Robi się niebezpiecznie! Dobra, nie wytrzymałem. Nie podregenerowała, ale wynika to z tego, że... No dobra, to skończymy. Więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.